Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj są moje imieniny, więc zaczynamy świętowanie od plażing, smażing, nie może być inaczej. Powiem wam tak, codziennie temperatura genialna. Prawie 30 stopni, albo nawet ponad 30 stopni. W nocy temperatura spada tak do 26-25 stopni, więc jest dosyć gorąco. Ale my i tak chowamy się pod parasolem, troszkę słońca, wysokie filtry, wchodzimy do wody. Ten moment przejścia spod parasola do wody to jest masakra. Gorąco, ale dajemy radę. No i właśnie dzisiaj postanowiliśmy, że posiedzimy sobie trochę na plaży, a później będziemy pewnie świętować dzień jak co dzień. Także zapraszam was do dalszego oglądania. Pamiętacie, jak w filmie na temat pakowania opowiadałam wam o tym, że zabieram ze sobą kolagen Primabiotic? Na pewno pamiętacie. A ponieważ lodówkę, słuchajcie, mamy tak zapchaną, że się tam nie mieści, więc Daniela schowała mi go do szuflady. Idealnie, pod spodem komputer jest moje opakowanie kolagenu, proszę bardzo. Codzienna dawka, obowiązkowo. I nawet powiem wam, że dałam do wypróbowania Danieli, żeby sama stwierdziła, czy jest dobry, czy jest niedobry, czy się da pić. I powiem wam, że Daniela stwierdziła, że to jest bardzo dobre w smaku i chętnie sama by przyjmowała taki kolagen. Mówi do mnie, wiesz co, a może byś mi zamówiła? No właśnie, jak ja przywożę coś nowego, to zaraz wszyscy to chcą mieć. Ale powiem wam, że nie przerywam kuracji, cały czas stosuję i cały czas przyjmuję. No i zobaczcie, jeszcze trochę do końca wakacji nam zostało. Andate dietro Anita, andate dietro Anita, guarda tutti quanti, guarda. Auguri Anita. Auguri, auguri. Auguri. Facciamo vedere la famiglia di Napoli. Vieni Angela, scusami. Auguri, ci schiegano all'epicego. Na zdrowie Anita. Na zdrowie, auguri, auguri. Tak jak wspominałam w jednym z ostatnich filmów na temat testów Lumi, zabrałam ją oczywiście ze sobą do Włoch i powiem wam, że codziennie rano i wieczorem stosuję, chociaż wieczorami jest ciężko, bo wracamy o 2-3 nad ranem, więc mimo wszystko jednak pielęgnacja jest ważna i Lumi wkracza do dzieła, ale powiem wam,
że jestem całkiem pozytywnie zaskoczona, jak działa Lumi na mojej skórze, takiej wiecie, już lekko opalonej, lekko zaczerwienionej. Jest naprawdę bardzo delikatna i podoba mi się to, że kiedy mocniej przyciskam, zatrzymuje się cały ten ruch i sygnalizuje mi, że jest za mocno. Więc no, słuchajcie, testy cały czas w trybie intensywnym. Zobaczymy, jak będzie z moją skórą po powrocie do Polski, ale na razie jestem zadowolona. Słuchajcie, wczoraj wrzucałam na Instagramie, że moje włosy żyją tutaj własnym życiem. Zobaczcie. Zobaczcie na to, jak to wszystko tu wygląda. Ale zero suszarki, zero prostownicy, a nawet w ciągu dnia zero makijażu. I jak to moja siostra mówi, patrzcie, czułki, baby hair, po prostu z każdej strony, a to oznacza, że kolagen działa, suplementy działają, dobre produkty do włosów też. No i widać taki rozczochrany lew ze mnie na wakacjach. No a w końcu właśnie są wakacje, więc kto mi zabroni. Buongiorno, buongiorno! Dziś bierzemy furkę i jedziemy na shopping! Mam nadzieję, że coś nam się uda dzisiaj kupić, ale zaraz zobaczycie, gdzie będziemy. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time. Just enjoy the ride. Pokażę Wam teraz tak szybko, co sobie kupiłam z takich zakupów kosmetycznych. Zobaczcie, tutaj mamy maski w płacie. To są maski w płacie na dekolt, proszę bardzo. O, tak się prezentują. I muszę Wam powiedzieć, że mają genialny skład. Jak tylko zobaczyłam ten skład, ile tutaj jest świetnych substancji aktywnych, to stwierdziłam, no nie, no muszę mieć. A przede wszystkim dlatego, że w składzie znajduje się śnieżna alga. Śnieżna alga to jest coś wspaniałego, jeśli chodzi o działanie na skórę. I tutaj widzicie, kupiłam sobie również takie ampułki, jest ich 10. Kuracja przeciw wypadaniu włosów, kuracja na skórę naszej głowy, a to co jest najważniejsze, to to, że w składzie mają aminokwasy. I jeszcze coś z Lush. Do kąpieli, wy wiecie doskonale, że ja uwielbiam kąpiele w wannie, uwielbiam bomby, kule i całą resztę. I tutaj widzicie, wybrałam sobie kilka produktów. Dodatkowo dostałam też do przetestowania pastę do zębów w kostkach. Ciekawe. Będę sprawdzać, zobaczymy jak to się używa i testuje taką właśnie pastę. Także jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne, to tylko to. Zrobiłam też prezent dla mojego taty, a dokładnie kupiłam mu polówki w sklepie Marina Militare. Super sklep, Massimo zawsze też tam sobie kupuje polówki. I kupiłam sobie w tym roku nowe okulary. Właśnie ten model najbardziej chciałam i są to okulary Gucci. Zależało mi właśnie na tym klasycznym modelu, taki, który będzie mi służył na lata, który nigdy nie będzie się zmieniał. I tu widzicie, mamy czarne szkła, ciemne, czarne oprawki i tylko zauszniki wyglądają w ten sposób. No oczywiście całe opakowanie, jak to w Gucci bywa, takie aksamitne. Także cieszę się bardzo i powiem Wam, że też były w dobrej cenie w porównaniu do cen w Polsce, bo zapłaciłam za nie 280 euro, a jak patrzyłam na ceny w optykach w naszych polskich, no to były dużo droższe. Także cieszę się, że udało mi się je kupić z zakupów takich, powiem Wam szczerze, bardziej, jak to się mówi, modowych. Niestety tym razem nie wpadło
mi w ręce nic. Przeglądałam buty, przeglądałam torebki, nic mi się nie podobało. Wszystkie stare modele, albo takie, które kompletnie do mnie nie pasują. Także wracam do domu z nowymi okularami i trochę kosmetyków. Muszę Wam powiedzieć, że czas upływa zdecydowanie za szybko. Już minął tydzień naszych wakacji i pewnie Wy też tak macie, że zawsze jak zbliżają się wakacje, to odliczamy dni, godziny, minuty do wakacji, a później, kiedy już one się zaczną, to mówimy, kurczę, no gdzie ten czas tak szybko uciekł, dlaczego to już koniec i trzeba wracać do rzeczywistości. No my niestety też tak mamy. I nasza rzeczywistość tutaj wygląda po prostu tak, że wieczorami imprezujemy, jemy, drinkujemy, bawimy się z rodziną. W nocy powiedzmy odsypiamy, ale chyba najwięcej plażujemy i relaksujemy się właśnie nad morzem. No i dzisiaj znowu, powiem Wam tak, tutaj każdy dzień jest okazją do tego, żeby świętować. Każdy dzień, bez kitu. Raz są imieniny jednej osoby, raz są imieniny drugiej osoby, raz są urodziny kogoś tam, raz jest święto, raz ktoś tam wrócił z jakiegoś wyjazdu, to z kimś nie widzieliśmy się kupę czasu, to znowu to i to znowu tamto. Rany. Ja momentami, to powiem Wam, czuję się bardziej zmęczona niż wypoczęta. Chyba nie spodziewaliśmy się, że w tym roku tak to będzie wyglądało, że codziennie będzie jakaś okazja do świętowania, ale z drugiej strony, słuchajcie, tacy są Włosi, więc nie ma się co dziwić. Jak widzicie, ja praktycznie cały czas bez makijażu, trochę bronzera, trochę rozświetlacza, żeby dodać sobie takich nieco innych kolorków na twarzy, żeby trochę lepiej wyglądać. Chowam się przed słońcem pod parasolem, filtry cały czas w użyciu. Chociaż muszę Wam też powiedzieć, że w tym roku pogoda nas nie rozpieszcza. Zdecydowanie nie jest tak, jak było w zeszłym roku. Praktycznie codziennie przechodzą tutaj burze popołudniami. Dzisiaj też będzie najprawdopodobniej kolejna. Ta pogoda jest taka no, rytmiczna, ciągle się zmienia, coś się dzieje. Ale my nie narzekamy. Mamy kolejny tydzień naszych wakacji i mamy zamiar spędzić go bardzo, bardzo dobrze. Także dzisiaj wybieramy się w kolejne miejsce. Mamy kolejną okazję do świętowania. No, jemy, pijemy, bawimy się i korzystamy z wakacji. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way.